Dzisiaj tam za mną w oddali, w dole góry, u podnóża góry Strękowej, panuje cisza, pasą się krowy, oczy można cieszyć pięknymi barwami jesieni. Ale wyobraźcie sobie rok 1939, wrzesień, 7, 8, 9, 10. Miejsce za mną, gdzie przeciwko 700 polskim żołnierzom było przeszło 42 tysiące niemieckich żołnierzy. Jaki tutaj był huk, jaka tutaj była wrzawa, jaka tutaj była heroiczna walka o każdy centymetr polskiej ziemi. O to wzgórze, o ten bunkier. Dzisiaj stojąc tutaj, patrząc w niebo, hula tylko wiatr. Wiatr, który zdawać się może, że szepce cicho słowa piosenki słynnego szwedzkiego sabatonu 40 do 1. Wyobraźcie sobie te dni, te chwile. Rok 1939, wrzesień. Wzgórze. Jesteśmy na wzgórzu zwanym Strękowa Góra, nieopodal Wizny. I to tu, na początku września, wszystko się zaczęło. Tam w dole płynie Narew. Rzeka niezbyt imponująca wielkością, niezbyt duża, ale płynie. I od tamtej strony, od zachodu, od Warszawy, nacierają Niemcy. Przeszło 42 tysiące niemieckich żołnierzy. Tu na tej górze, w tym bunkrze, w jednym z niewielu ukończonych, znajduje się sztab dowodzenia, w którym to Raginis razem z Brykalskim dowodzą grupą około 700 żołnierzy polskich. Tam w dole płynie Narew, ale tutaj było Starorzecze i Niemcy po zburzeniu mostu tam w dalszej części tu wybrali ten teren jako ich zdaniem najlepszy dla siebie na przeprawę Starorzeczem Narwi, które wtedy tutaj płynęło. Dochodząc do Narwi napotykają na oddział żołnierzy polskich i tu zaczyna się heroiczna walka o każdy centymetr tej ziemi. Polskiej ziemi. Strona niemiecka dysponowała armią 42 tysięcy żołnierzy, na której wyposażeniu było 350 czołgów, 657 granatników, moździerzy, dział, w tym dział ciężkich, no i lotnictwo. Byli wspierani przez lotnictwo Luftwaffe. Po stronie polskiej zaś było 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów. No i tutaj teraz, żeby podać dalsze liczby, wesprę się notatkami z książki. A propos książki, jest to książka nie tylko Polskie Termopile, wydana przez Stowarzyszenie Wizna 1939. Do nabycia tej książki zachęcam, jeżeli ktokolwiek chciałby taką książkę nabyć i nie tylko tą, pokażę jeszcze, bo są na stanie tego towarzystwa dwie inne książki, ale to za chwilkę, napisać w komentarzu, wtedy podam namiary, jak można stać się posiadaczem takiej książki, która jest żywym dowodem
tamtych, można powiedzieć, wydarzeń, lat, spisana z zeznań naocznych świadków, w takim stanie, w jakim świadkowie zeznawali, bez korekty, bez poprawek, bez jakichkolwiek zmian, na czysto, jak było mówione, jak było. I tutaj teraz, wracając do wyposażenia strony polskiej, tak jak mówiłam, 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów, i na stanie mieli 6 dział 75 mm, 24 CKM, 18 RKM-ów i 2 karabiny przeciwpancerne. Tak nieliczna armia, z tak znikomym wyposażeniem, przeciwko znajdującej się tam 42-tysięcznej armii wyposażonej, uzbrojonej po zęby. Mało tego, wspieranej z góry. Tu spoczywa Raginis i Brykalski, którzy ostatecznie po ekshumacji w 2011 roku z mogiły przy szosie zostali przeniesieni tutaj na wieczny, można powiedzieć, spoczynek. Tu walczyli, tu zginęli. Złożyli przysięgę, poprzysięgli, że żywi stąd nie wyjdą, bunkru nie oddadzą ani kawałka polskiej ziemi. Śmiało nazywani są dzisiaj Raginis i Brykalski Wołodyjowskim i Kettlingiem ówczesnych czasów. Raginis i Brykalski nie opuścili posterunku. Jako poprzysięgli, tako wykonali. I dzisiaj cisną się takie słowa na usta, jakie były kiedyś wypowiedziane w panu Wołodyjowskim. Raginisie i Brykalski, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Czasy niepewne. Być może wróg jest u bram. Gdzie jesteście? Raginisie, Brykalski, powstańcie. Polski wywiad donosił, że jest więcej jak prawdopodobne, że do działań wojennych dojdzie. Te bunkry były budowane w pośpiechu. W budowie tych bunkrów brała również udział ludność cywilna, aby jak najprędzej część tych bunkrów chociaż wykończyć. Młody Raginis już wtedy stacjonował ze swoimi żołnierzami tu w okolicy. Był przydzielony do służby na tym wzgórzu. Zamieszkiwał w domu u rodziców pani Marianny, wówczas 17-letniej dziewczyny. I ze wspomnień pani Marianny, która zapytana przez redaktora, a słyszałem, że pani ten bunkier budowała tu na górze, odpowiada w ten sposób: tak, ja tu pracowała u tego bunkru, tu wyganiali przymusowo, płacili, bo chcieli wyszykować. Cała wypowiedź jest w tej książce, ja nie będę tutaj tego przytaczać. Ostatniego dnia, wyruszając na swój posterunek, Raginis wziął menażkę wody, mleka udojonego wcześniej i zdążył się pożegnać słowami: do widzenia. Wy tutaj zostajecie, bo ja tutaj już nie wrócę. I wrócił tu, na swój posterunek, gdzie na tym posterunku został po wieki wieków. Zeznań pani Marianny, które są zawarte tutaj w książce, wynika, iż ojciec pani Marianny był naocznym świadkiem tych dni wydarzeń,
jak również można powiedzieć śmierci Raginisa. To on był pierwszym, który wszedł później do bunkru i widział ciało Raginisa i Brykalskiego. Tutaj, gdzie polegli dowódcy obrony od Cinkawizna, kapitan Raginis, porusznik Brykalski, a dokładnie to jest tamto miejsce. Przypomnę tylko, że porusznik Brykalski poległ raniony odłamkiem granatu, natomiast kapitan Raginis... Porusznik Brykalski poległ 9 września 1939 roku, a następnego dnia kapitan Raginis rozerwał się granatem właśnie mniej więcej w tym miejscu, co dzisiaj jest mogiła. Tu, w tym miejscu znaleźli jego ciało mieszkańcy Góry Strękowej, którzy widzieli. To ojciec pani Marianny powiedział, że Raginis spoczywał tu w tym bunkrze z rozerwaną klatką i owiniętą głową, co wskazywało na to, że musiał wyjść, aby popatrzeć, co się u podnóża Strękowej Góry dzieje. Został raniony w głowę, gdzie powrócił do tego bunkru. Bunkra. Następnie się wysadzając po poddaniu żołnierzy. Później w kolejnych dniach Raginis tutaj leżał i z zeznań pani Marianny wynika, że przyjechał tu samochód z 5 Niemcami, którzy weszli do bunkru, wyszli i bardzo szyderczo się śmiali. Doszło do wystrzałów. Ojciec pani Marianny dzieciom kazał uciekać gdzieś tutaj na tych polach. Oni wtedy kopali kartofle. Tu gdzieś na tych polach. Dzieci uciekły. Ojciec po jakimś czasie wszedł do tego bunkru. Okazało się, że Niemcy podpalili Raginisa, spalili mu włosy i tak go pozostawili. Potem było już tak, że ojciec pani Marianny walczył o pochówek. Nie wolno było chować ofiar, rodzin, krewnych. I po prostu poszedł do Niemców, a że był człowiekiem bardziej oczytanym. Wiedział, jak to załatwić. Poszedł do nich, powiedział, że trzeba pochować, bo to może być tyfus zaraźliwy. Niemcy wyrazili zgodę. I ojciec pani Marianny, jak opisuje tutaj w książce, sznurem, bo innej możliwości nie było, wyciągnął owe ciała i zostały one prowizorycznie pochowane. Potem w 2011 roku Raginis łącznie z Brykalskim z honorami, zasłużenie spoczęli tu, w tej mogile, na swoim wiecznym posterunku, nie oddając ani kawałka polskiej ziemi, nie poddając się, walcząc do końca. Członkowie zespołu Sabaton do tego stopnia zafascynowali się walecznymi Polakami, że postanowili zapoznać się dokładnie z historią Raginisa i jego walecznych żołnierzy. Po zapoznaniu się z historią przyjeżdżają na grób, oddają zasłużony hołd, pokłaniają się nad bohaterami i wtedy powstaje piosenka. Piosenka, która mówi wszystko. Oddaje cześć, hołd, a jednocześnie promuje waleczność Polaków. Niemcy, podchodząc do natarcia, byli bardzo pewni siebie. Byli przekonani, że sforsują Narew i pójdą dalej. Jednak tu na Górze Strękowej spotkał ich opór. Opór, który trwał całe 4 dni. Heroiczna walka, która tutaj trwała, pokazała, że tak niewielu
stawiło potężny opór tak wielu.